popełniłem błąd. Zobaczcie, jaki błąd. Jestem ciekaw, ile osób popełniło podobny błąd jak ja. Witam wszystkich. Dzisiaj mamy poniedziałek po świętach Bożego Narodzenia. Już mamy 28, bo wczoraj niedziela, jeszcze tak można powiedzieć, że 3 dni świąt. No i w końcu się trzeba wziąć za robotę, więc biorę się ostro za montaż ogrzewacza, tego ogrzewania postojowego, potocznie nazywane webasto. No, nie można tego nazwać webasto, bo to nie jest webasto, to jest chiński ogrzewacz powietrza, więc postanowiłem, że zamontuję go tutaj pod siedzeniem. I pierwszy krok, jaki podjąłem, no to wiadomo, żeby było łatwiej, odkręciłem siedzenie i teraz muszę namierzyć, w którym miejscu pod spodem wyjdzie mi tutaj zrobić dziurę, czy tam nic nie będzie kolidowało. Więc nie wiem, czy to już jest ta podłoga i więcej tam już nic nie ma. Zaraz sobie spróbuję jakoś, myślałem, żeby sobie mniej więcej przyłożyć to webasto i punktakiem jakimś tutaj uderzyć, żeby sobie zrobić po prostu jakieś tam wgłębienie i zobaczyć pod spodem, czy nic tam nie będzie mi kolidowało, czy nie trzeba będzie, czy trzeba będzie to przesunąć w tą stronę, czy w tą stronę. Wolałbym, żeby było w tym miejscu, no by jeszcze kawałek schowka jakiegoś było. Tutaj oczywiście trzeba będzie wyrżnąć dziurę. Tutaj pewnie też, żeby powietrze ciągnęło. A tu jest plastik, osłona plastikowa, więc no nie wiem, też trzeba by było jakoś może i nawet kratkę tutaj założyć, żeby on tędy wciągał, a tam wypychał, bo jak tutaj wszystko zamkniemy, no to raczej musi być taki porządny przepływ powietrza. Z moich obliczeń wynika, że ten otwór wejdzie pod tą osłoną termiczną od katalizatora. I nawet tego tam uderzyłem, zrobiłem jakieś wgłębienie. No tutaj nic nie mogę namierzyć, czyli najpierw muszę zacząć od zdjęcia tej osłony. I już chyba widzę. Zaraz wam pokażę, gdzie mi wychodzi mniej więcej ten otwór. Zaraz, niech ja go namierzę teraz, bo już mi znikł. O, tu jest pęknięcie i wgłębienie. O. I teraz tak myślę, czy nie przesunąć trochę w tą stronę. Ale co mi to da? Będzie więcej miejsca do pracy. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie tam jeszcze pod siedzeniem. Powiem wam, że jest przy tym trochę pierdzielenia, ale aktualnie jestem na takim etapie. Tutaj mam wyrżniętą przegrodę, ścianę. Można powiedzieć, że szkoła WhatsAppa nie poszła w las. Tutaj mam otwory porobione. Tutaj też wycięte. Tu jeszcze jest osłona plastikowa. Tutaj później jakoś wstawię kratkę. Też wytnę otwór i wstawię kratkę, żeby powietrze zasysało. No i co? Próbuję to jakoś podłączyć. Podłączyć. A, te dziury to tym wywierciłem. Fajnie tutaj akurat ty pasowało. Te też. Później jeszcze taką piłą szablastą. Pomagałem sobie też taką piłką oscylacyjną. No, kombinowałem jak tylko mogłem tutaj, żeby to jakoś zrobić. No i a jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, mam też igłę i będę przebijał się do zbiornika. Ze zbiornika jednak będę ciągnął. Prosto ze zbiornika będę ciągnął paliwo do tego ogrzewacza. Teraz podłączenie instalacji głównego zasilania, czyli plusowego kabla. Dobrze, że tam jest kanał taki,
więc sobie teraz przyciągnę. O. Przyciągnąłem sobie teraz kabelek. O. I teraz wyciągnąłem sobie ten kabelek, tą wsuwkę stąd, bo z tym bym się nie zmieściło. No i teraz sobie to zmontuję. Popełniłem błąd. Zobaczcie, jaki błąd. Jestem ciekaw, ile osób popełniło podobny błąd jak ja. Przymierzyłem, zrobiłem otwory, wszystko elegancko, ale ta blacha powinna być odwrócona. I ten otwór tutaj, co jest na paliwo, jest po tam, po, znaczy otwór jest po tej stronie, kruciec paliwa jest po tamtej. Shit, fuck. Teraz będzie lepiej widać, jaki błąd popełniłem. Widzicie, że ten duży otwór? O ten. No. Jest gumka na całym, więc mówię, mam wszystko ładnie dopasowane, skręcone. Wierciłem drugi otwór obok. Po majstrowemu. No, a tego przykryję uszczelnienie, ta gumka, która jest pod spodem. Po wstępnym włożeniu wygląda to tak. Miałem ją położyć, miałem to ogrzewanie położyć normalnie na podłodze, bez tej wykładziny. O bez tej. Kurczę, mogę włączyć wcześniej kamerę, jak było, jak leżało wcześniej, ale ten otwór tak jakby celował częściowo tutaj w tą wykładzinę, więc jednak zdecydowałem, że podłożę to, włożyłem z powrotem tak jak tutaj było, ona jest taka gruba. I zobaczcie, już troszeczkę poszło teraz, znaczy troszeczkę, bardzo dużo poszło do góry i teraz już celuję tak normalnie. I tak myślę, jak to jest z plastiku, no z tworzywa sztucznego, to no to pewnie to się nie powinno temu nic stać, tym bardziej tej wykładzinie, bo ta wykładzina to też nie jest takie byle co, powiem wam, to jakieś takie wielowarstwowe, nie wiadomo co. Tutaj nie zobaczy tego. O, tutaj widzicie, jak to wygląda, jak wygląda ta wykładzina. Tak wygląda ta wykładzina. No i ona jest tak troszeczkę pod skosem do góry, tamtą stroną. Troszeczkę mi tutaj nie wyszło ten otwór. No ale to nic, ale dopływ powietrza będzie. Tutaj oczywiście tą osłonkę plastikową, jakąś kratkę spróbuję wkomponować, żeby to w miarę wyglądało. Dobra, teraz jestem na takim etapie. Pokażę niektóre prace teraz, póki jeszcze coś będzie widać. Tutaj z zestawu takie coś było, to sobie tak wykombinowałem, tu będzie przykręcone. Wylot, tłumik, basta. I tak, tu już mam podłączone. Wylot, tu przykręcone wszystko. Tutaj zaciąganie powietrza dałem tutaj. O, tu już jest osłona, więc jak będzie tutaj pod włosa, tam brudy nie będą lecieć, bo tu jest już, tutaj już jest wszystko osłonięte. Blisko tłumika to blisko, zobaczymy, jak coś się będzie dziać. Lepsze tu niż tu. Tutaj będzie spod koła lecieć większość syfu, więc będzie tak. Nie powinno się nic dziać, jak mi się wydaje. No i tak, co jeszcze? Pompkę paliwa planuję dać gdzieś tutaj, w ten sposób. O, tym otworem puszczę sobie przewód tam. I co jeszcze?
Paliwo muszę ze zbiornika spuścić i opuścić zbiornik, wkręcić się tą igłą. No i co? I kosmetyczne sprawy, i powinno być jeszcze, tylko zastanawiam się, gdzie ten panel zamocować do sterowania. Ale tak myślę, że nie będę go dziś za bardzo na widoku dawał, bo jeszcze pilot mamy do sterowania, więc namyślam się jeszcze, gdzie go dać. Zbiornik mam już opuszczony. Było trochę problemów z odkręceniem go, no ale jakoś na szczęście obyło się bez strat i gwinty są całe, śruby też. W miarę to poszło i teraz muszę wybrać jakieś miejsce, w które by się tutaj wwiercić. No i tak sobie myślę, że chyba to zagłębienie, bo tutaj będzie chyba najlepszym miejscem, bo ten kruciec troszeczkę wystaje i żeby on się tu zmieścił, bo jak widać, o tutaj ten grzbiet dotyka aż podłogi. No. Tak wygląda ten kruciec. O. Ja on oczywiście go kupiłem, był dwa razy dłuższy, tylko już go obcięłem na wymiar mniej więcej. Obcięłem troszeczkę krócej, żeby nie dosięgał do końca, tylko no wiecie, może się zdarzyć taka sytuacja, że po prostu wyssie nam paliwo do końca i nie dojedziemy na stację, a tak skończy grzać i koniec. I jeszcze na stację zdążymy dojechać. No i tak, zbiornik musiałem i tak jeszcze niżej opuścić, bo nie mogłem tego smoka pompki wyciągnąć tutaj. Tak to wygląda. Od dna ustawiłem na jakieś dwa palce. Wywierciłem otwór, wkręciłem, tam jest o-ring. Od środka nakrętka. No i tak jak sobie myślę, kurczę, jak to sprawdzić, kiedy to ile mieć paliwa, żeby mieć ogrzewanie. I chyba jakby teraz jak będę wlewał, to na wskaźnik będę patrzył i kiedy on zacznie zaciągać. Albo jeszcze zanim podłączę pod pompkę, po prostu będę dmuchał w przewód i będę słuchał. O, to jest myśl, to jest dobra myśl. Tak zrobię. No i tak, zbiornik już założony. Przewód mam wyprowadzony tutaj. Chciałem jakoś tutaj, ale nie bardzo mi pasowało na tył, więc zrobiłem to tak. I tędy. Tylko tu jeszcze muszę coś pokombinować z tym, żeby tu może o tak było. O. No, wał nie opadnie. Tutaj włożyłem w taki plastikowy i giletowy taki przewodzik z John Deere'a, z tego oleju, co wraca z pompy. Więc on temperaturę wytrzymuje, a chodziło mi tutaj właśnie nad tłumikiem, żeby się gdzieś nie przytopił. Tutaj wygląda to tak. W ten sposób to zrobiłem. Tu jeszcze musiałbym jakoś to przymocować. Jakoś to jeszcze przymocuję. I później tu wchodzi. Tu wygląda to tak. Też wydaje mi się, że daleko od tłumika jest to. Chyba, że coś się będzie działo, to trzeba będzie jakiś przewodzik nałożyć na to. No i tu osłonka ta pójdzie, zaraz będę zakładał, chciałem jeszcze wam pokazać. No i co? I tak to w miarę wygląda. I zaraz zobaczymy. No, tak to już wygląda zamontowane. Starałem się to zrobić estetycznie, nawet tutaj wykładziny dociąłem, przewody jakoś tam ogarnąłem. No i tak to wygląda z tej strony. Tak to wygląda z tej strony. No i co, idziemy to uruchomić. Wezmę pilotem, pójdę na dole, zobaczymy co się będzie działo. Dobra, próbujemy.
Co my tu mamy? W środku jest 13 stopni, albo to jest 13 stopni ma, albo to ma 13 stopni wybasto, nie wiem w sumie. I teraz co my tu jeszcze mamy na dół? Jeden, o, zmniejszymy sobie, to jest najmniej 1,8, nie 1,4 najmniej. Dobra, na razie sobie włączymy tak na 1,4. 1,4, a zaraz, teraz zwiększam. Teraz zwiększam, dobra. stopni, tylko nie wiem właśnie, czy to jest w środku, czy to jest tego temperatura wybasta. Tutaj mamy 12,4. No, pierwszym razem, tak jak mówiłem, wyłączyło się, wywaliło błąd, no bo filterek teraz założyłem i filterek, zanim się napełnił, już teraz już jest filterek i cały przewód pełny. Patrzę, czy tutaj nic nie... Już takie mokre. Jakby tutaj... Nie, może mi się wydaje, że to mokre. Może gdzieś trochę ropy było, jak zakładałem. No. O kurde. Muszę to przegiąć. Tutaj daję w ten, w karoserię. Myślałem, że dosyć dałem w dół. Wytopi. No, zwalnia, bo ja nastawione mam na mało, na 1,4 GHz. No, gorące tutaj się zrobiło, kurczę. Muszę jednak troszeczkę przegiąć w dół. Coś śmierdzi. Coś śmierdzi. No tutaj takie gorące z tego bije, powiem wam, z tej rury. Ale może tego nie przetopi. No to osłony jeszcze muszę założyć. W ogóle jeszcze muszę sporo rzeczy tutaj porobić, ale już spóźno, to już chyba jutro dokończę. O, teraz już zwolniło. Ono się rozgrzało i zwolniło. Ale tu gorąco. Teraz zobaczymy. Na 1,5 GHz. O, 12,2. A jak rozpalał, to spadł nawet na 11,5, ale wróciło na 12, czyli powinien zapalić. Błędów 0, 16 stopni. No zaraz zobaczymy, ale wejść tutaj było, to od razu czuć takie ciepło. Nie wiem, jak ja tutaj wytrzymam w sumie. A jak tutaj pokazuje? 16. Ten pilot nie łączy. Siedemnaście w środku. Kurde. Nie trybi za bardzo coś ten pilot. O, a tu jest.
casing, czyli 165 stopni w środku. Dobra, to sprawdzone, jeszcze będę musiał na zewnątrz wypalić, bo zaczęło mi śmierdzieć tutaj spalinami, otworzyłem drzwi. No a następny test pewnie będzie jakiś tutaj w środku już, może ze spania. Także dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.